witajcie na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w grę Co wolisz? I będę musiała dokonać wyboru na całe życie. Pytanka zbieraliśmy z internetu, rodzeństwo mi troszkę pomagało, dobra, tak naprawdę tylko moja siostra. Pozdrawiam cię, sis, dzięki za wsparcie. Koniecznie piszcie w komentarzach wasze odpowiedzi, jestem bardzo ciekawa, jak wy byście wybrali, bo niektóre będą naprawdę mocne. Także słuchajcie, będę czytać wasze komentarze. Dobra, myślę, że możemy zaczynać tutaj, pan będzie mi czytał... Wspaniały pan będzie mi czytał pytanka, także zaczynamy. Pierwsze, życie bez przyjaźni czy życie bez miłości? Dobra, to jest za trudne. W ogóle ja uważam, że to jest nierozerwalne i tego się nie da podzielić w ogóle. Nie powinno się oddzielać przyjaźni od miłości. Nie ma miłości bez przyjaźni. Prawdziwa miłość jest oparta na przyjaźni. Więc ja tutaj w ogóle nie mogę odpowiedzieć. Nie, nie podejmuję wyboru. Nie wybieram w tym pytaniu. Bo się nie da. Drugi pytanko. Wolałabyś przesadzić z ketchupem, kiedy jesz danie, czy przesadzić z solą? Ja, mimo że kocham ketchup, to bez przesady, jak ludzie robią takie coś, że na przykład mają frytki, kurczaka i ten... I leją tymi sosami po tym jedzeniu! Przepraszam bardzo, ale to jest najobrzydliwsza rzecz na świecie! Ja rozumiem ketchup z boczku na talerzyku delikatnie, żeby sobie pomaczać tak ten... Ale jak ludzie mogą mlać? Ale najgorzej jak w jakiejś budce dostajesz te frytki, które już są polane tym ketchupem. Ja po prostu tego nie rozumiem, więc absolutnie nie ketchup. Za to moi drodzy, sól... I love... Sól to jest moje życie, po prostu ja kocham sól, wszystko bym mogła przesalać, naprawdę. To jest niestety trochę minus z mojej strony, ale no tak, wolałabym zdecydowanie przesolić jedzenie, bo to przynajmniej, no sól, no kurczę, balans. Wolałabyś do końca życia jeść słodkie czy słone? Oczywiście, że słone. Ja bym mogła w ogóle żyć bez cukru, ja w ogóle bym mogła nie jeść słodyczy. Jakby to nie istniało, jakby nie istniał cukier, jakby nie istniały słodycze. Oczywiście nie mówię o owocach, no bo owoce też by nie istniały wtedy. No nie wiem. W każdym razie dla mnie mogłoby nie istnieć, cukier mógłby nie istnieć. Natomiast słone, no kurczę, warzywa, mięso... Hello! Jakby tym to częściej jemy. A słodkie to raczej takie właśnie są dodatki. Nie, 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 absolutnie. Do końca życia wolałabym jeść tylko i wyłącznie słone. Wolałabyś nie obchodzić świąt Bożego Narodzenia czy swoich urodzin? Proste, przecież ja nie obchodzę swoich urodzin. Nie, w ogóle ja w swojej urodziny często się czuję tak, że ja czuję jakąś presję, że trzeba coś tam, a koniec końców nie potrzebuję żadnych imprez urodzinowych czy coś. Mogłabym się obejść bez obchodzenia swoich urodzin, natomiast Boże Narodzenie to jest dla mnie najważniejszy moment w ciągu roku ze względu na relacje rodzinne. Dla mnie Boże Narodzenie to jest coś więcej niż tylko jakieś tam święta i prezenty, tylko to jest taka fajna okazja, żeby się właśnie spotkać z rodziną, z moimi ziomeczkami, czyli z moim rodzeństwem. I no bo każdy teraz już gdzie indziej mieszka, już ma swoje rodziny i w ogóle i dla mnie to jest po prostu cała ta magia, można powiedzieć, tych świąt. To jest coś znacznie więcej dla mnie niż tam jakieś urodziny. Wiecie, urodziny to jest takie egocentryczne, narcystyczne. Przecież co ja obchodzę w urodziny? To, że mama mnie urodziła, jakby brawo dla niej, to jej powinniśmy dawać kwiaty i jej składać życzenia, a nie osobie, która się urodziła i nic nie zrobiła tak naprawdę tego dnia wyjątkowego. Także nie, absolutnie. Boże Narodzenie. Tylko Boże Narodzenie. Wolałabyś do końca życia móc oglądać tylko jeden film, czy w ogóle nie oglądać filmów? No ten jeden film można by sobie oglądać. W kółko. W kółko. Już lepiej ten jeden film niż w ogóle, nie? Jakiś tam światopogląd bym miała. Wolałabyś mieć fatalne wyczucie stylu, czy zawsze w szkole dostałaś tylko oceny 1, 2 lub 3? Ale ja... Ojejku, czekaj, będę kichać. Ja w ogóle nie przykładałam nigdy jakiejś wielkiej wagi do ocen. Aczkolwiek jak sobie tak myślę, że z tych przedmiotów, które lubiłam, na przykład z polskiego, z angielskiego, też miałabym dostawać truje, dwuje, jedynki same, byłoby mi przykro. Ale z drugiej strony, oceny, serio, to ja wolałabym dostawać jedynki, dwójki, trójki, niż mieć fatalne wyczucie stylu. Uważam, że oceny są bez sensu i trudno. Miałabym same pałe, dwuje i truje. I fajnie. Wolałabyś poznać guilty pleasure swojego przyjaciela czy swoich rodziców?
Rodziców to by było dziwnie, bo nie wiadomo co to jest. Nie, 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 to chyba przyjaciela raczej by było. Bo byśmy się mogli przynajmniej pośmiać. Zresztą myślę, że z przyjacielem to raczej ja z moim przyjacielem najlepszym, czyli z moim mężem znamy swoje guilty pleasure, więc w sumie no, to jest dobre. Następne pytanie. Wolałabyś być głupia, ale lubiana, czy mądra, ale nie lubiana? Mądra, ale nie lubiana. Bo moim zdaniem, jak się mówi, że ktoś jest lubiany, to oznacza, że on jest przez większość lubiany. A to nie znaczy, że nikt go nie lubi. Tylko, że nie jest lubiany. Więc wolałabym być mądra, ale nie lubiana. No bo ktoś tam by mnie lubił. To nie jest powiedziane, że nikt by cię nie lubił. Tylko nie jestem lubiana. Czyli przez większość osób nie jestem lubiana. Ale jestem mądra. Kolejne. Wolałabyś nigdy już nie uprawiać sportu, czy nigdy już nie przeczytać żadnej książki? Oj, oj, oj. Ja ostatnio tak pokochałam książki, że to się nie dzieje. Na nowo pokochałam książki, słuchajcie, to jest coś super, najlepszego na świecie. Natomiast, no niestety tutaj będę musiała je zdradzić. Bo uważam, że co mi tam po czytaniu książek, jak ja będę potem na starość już, wiecie, chora, obolała i zmęczona, no bo nie będę uprawiać sportu. Dlatego uważam, że sport tutaj ponad książki jest ważniejszy, żeby być na starość zdrowym, silnym i móc sobie dawać radę jakoś. A książki, no, no trudno, nie rozwinę tych półkul tak bardzo, jakbym mogła. Ale sport też przecież rozwija, także sport. Wolisz dobre czy złe zakończenie filmu? Dobre zakończenie filmu! Jak można lubić złe zakończenie, jak się film fatalnie skończy, na przykład dramaty zawsze kończą się źle. Ja po prostu nie potrafię się pozbierać emocjonalnie po takim filmie. Dla mnie to jest po prostu najgorsze, co może być. Ja potem nie mogę spać, ja płaczę, mój mąż musi mnie pocieszać. Potwierdzam. Ja po prostu jestem rozwalona emocjonalnie, jak się film źle skończy. Ja po prostu mam ochotę pisać listy do tych twórców i powiedzieć, jak mogliście w ogóle, jak mogliście wypisać coś takiego. Absolutnie, tylko i wyłącznie dobre zakończenie. Ja jestem prosta baba. Musi być happy end i koniec. Czy wolałabyś do końca życia pisać pamiętnik, czy czytać książki? O kurczę, szczerze? Chyba bym wolała pisać pamiętnik. Bo, wiecie, jakby to było, nigdy byś nie przeczytał żadnej książki, więc nie mógłbyś się niczym zasugerować. Napisałabym coś zupełnie, co wydaje mi się, że to tak by mogło być, że mój pamiętnik byłby czymś w ogóle wow. Jakbym przez całe życie pisała pamiętnik, nie czytając żadnej książki w ciągu całego życia, to ja bym napisała jakąś powieść i po mojej śmierci moi bliscy by mieli tyle hajsu z tej książki, że w ogóle zarobiście by było. Więc absolutnie, pisałabym pamiętnik przez całe życie, nie czytałabym żadnej książki i ten mój pamiętnik to byłby bestseller i w ogóle, ej no, wizja na całe życie, słuchaj. No chyba, żebyś się nie nauczyła czytać i pisać z książek, ale to tam. Wolałabyś do końca życia ubierać się w sukienki czy w spodnie? Please! Oczywiście, że spodnie! Rajstopy! Dajcie spokój, oczywiście, że spodnie. Dresy i spodnie, tylko i wyłącznie. Kolejne pytanie. Wolałabyś do końca życia nie móc się ogolić, czy nie móc się umyć? Oczywiście, że wolałabym być pachnącym gorylkiem niż śmierdzącym. Nie no, bez sensu w ogóle. Miałabym śmierdzieć, ale za to mieć pięknie gładkie pachy, wszyscy by ode mnie uciekali. A tak to będę pachnieć, ale będę w swoim rodzaju. Zresztą, ej, hello, są kobiety, które faktycznie nie golą się. I szacun, i w ogóle zarąbiście. Czuję, że ja kiedyś będę taką kobietą. Gorylek. Team gorylek. Piszcie w komentarzach, czy jesteście team gorylek, czy team gładki, ale śmierdzący. Wolisz do końca życia mieć słuch bez wzroku, czy wzrok bez słuchu? Czekaj, słuch bez wzroku, czyli nie mieć, nie widzieć, ale słyszeć. Ale słyszeć. Albo nie słyszeć, ale widzieć. Dobra, wyobraźmy to sobie może. Nie widzę nic, ale słyszę. I na przykład dzieje się, no nie wiem, coś niesamowitego na niebie się dzieje i wszyscy mówią: patrzcie na niebo, ja nie mogę, co tu się dzieje. A ja, o fajnie, no fajnie, że widzicie, a ja nic nie widzę, tylko słyszę wasze reakcje. I ogólnie coś właśnie się dzieje, ludzie reagują, a ty nie możesz nawet tego widzieć, więc ty nie możesz nawet zareagować. A jak nie słyszysz, ale widzisz, to możesz indywidualnie wszystko interpretować. Nie ulegasz tłumowi,
Bo widzisz i ty możesz zareagować, a nie słyszysz komentarzy i reakcji innych ludzi, więc jesteś autentyczny. Oczywiście, że wolę widzieć. W ogóle jestem muzykiem, więc powinnam chcieć woleć słyszeć, ale no trudno już. Trudno. Wolę widzieć. Jakbyś miała wybrać jedną osobę, z którą spędzisz resztę życia, to wolisz być z osobą, która zawsze cię irytowała, czy z psychopatą? A osoba, która mnie zawsze irytowała, nie jest psychopatą? Wydaje mi się, że tak. Jakbym była z osobą, która by mnie irytowała, to bym skończyła jako zgorzkniała 50-letnia kobieta, która w ogóle nie ma radości życia. Bo cały czas bym przewracała oczami. Ja nie mogę, nie? Już bym całe życie bym tak... A z psychopatą? Ej, moja siostra wymyślała to pytanie. Pozdrawiam, siostrzyczko kochana. Z psychopatą. Jakby to było z psychopatą? Z psychopatą? Masakra! Nie wyobrażam sobie tego, już wolę być przewracającą oczami zgorzkniałą kobietą. No trudno, ale z psychopatą dajcie spokój. Wolisz, żeby do końca życia była mega zima? Taka zimna fest, czy mega gorące lato? Moi drodzy, jeżeli ktoś z was jest za tym, żeby była zima cały czas, to ja nie wiem. Ale gorąco ci będzie, będziesz się pocić. Tylko i wyłącznie lato! Tylko i wyłącznie lato. Latem możesz się ubrać jak chcesz. Jest kolorowo, śpiewają ptaszki. Jest po prostu cudownie. Jest lato. Nie no, cały rok powinno być lato. Ja się o wiele lepiej czuję latem. Nie mam żadnej chandry jesiennej, zimowej, takiej depresji, stanów depresyjnych, które się nasilają bardzo latem. Właśnie nie latem, tylko właśnie jesienią i zimą. To jest masakra. Chorujesz co chwilę, wszyscy chorują. Jest beznadziejnie, jest... Otwierasz okno, odsłaniasz rano okno i tam jest szaro, brzydko, ble. A latem otwierasz i chcesz ci się żyć, chce ci się wstawać wcześniej rano. I długie są te, wieczory są długie. Nie no, po prostu żyć nie umierać. Lato powinno być cały rok. Zazdroszczę krajom, gdzie faktycznie jest ciepło cały rok. Są takie kraje? Muszą być. Są. To pozazdrościć. Wolałabyś żyć wiecznie, czy mieć 9 żyć? Ale chodzi o życie tu na ziemi, że chciałabym żyć wiecznie na ziemi. No chyba o to chodzi. No to wiecznie żyć na ziemi nie chciałabym, więc wolałabym 9 żyć spędzić na ziemi i potem iść sobie do nieba i tam żyć wiecznie. Niż żyć wiecznie tu na ziemi, dajcie spokój, kto by chciał się tak męczyć. Ja nie rozumiem tych ludzi, co tam o tym zamrażaniu, żeby zamrozić ciało, żeby... Po co? Po co? Po co wy chcecie tu żyć? Czeka nas o wiele lepsze życie w niebie. Także... 9 żyć, zrobić swoje i ten... I właśnie, bo jakbym żyła 9 żyć, to w każdym życiu mogłabym poprawić coś w swoim zachowaniu, w sobie po prostu. Stawałabym się coraz lepszą osobą. W ogóle w tym 9 życiu to ja bym była jakąś po prostu chodzącą świętą. Super. Wolałabyś być zmuszona do jedzenia czegoś, czego nienawidzisz? Czy być zmuszona do zrobienia czegoś, czego nienawidzisz? Buraki. Nie, nie wyobrażam sobie zjeść buraków. No ale jak ja... No ale co, jakbym miała coś zrobić, czego ja nienawidzę robić? No jeżeli ktoś by wymyślił mi coś takiego hardkorowego, co bym musiała zrobić, a ja bym nie chciała tego robić i nienawidziłabym tego robić... Skoczyć do klatki z pająkami. No nie, dobra, już dajcie te buraki. Brrr! Nie! No, masakra, nie! O, matko! Wolałabyś być mądra, ale brzydka, czy głupia, ale atrakcyjna? Ludzi brzydkich. Jak ktoś według opinii większości jest brzydki, to w ogóle są, oni są głupi, bo nie ma osób brzydkich, każdy jest piękny, także wolałabym być brzydka, ale jaka? Mądra. O, no to jeszcze lepiej. Mądra. Super. Widzisz, ja wolę być mądra, nielubiana i mądra i brzydka, także słuchajcie. Ale dobrze mądra. Się ubierać. A tak, będę się dobrze ubierać i będę mądra. Super. I nieogolona. Wolałabyś nigdy nie płakać, czy nigdy się nie śmiać? Jak można się chcieć nigdy nie śmiać? Oczywiście, że wolałabym już nigdy nie płakać. Ej, nie, jak to powiedziałam, to mi zabrzmiało dosyć tak. Bo jednak płacz jest taki, wiecie, oczyszczający często. Płacz nam pomaga w wyrażaniu uczuć i w pokazywaniu ich po prostu, no w wydobyciu tych uczuć, nie? Ale śmiech też. Kurczę, byłabym takim smuteczkiem chodzącym, bo jakbym się nie śmiała. Ale słuchajcie, są ludzie, którzy się nie śmieją, tylko się uśmiechają. To może ja bym była takim uśmiechającym się.
człowieczkiem. Niektórzy naprawdę mają taki śmiech cichy, że takie coś. Dobra, kurczę. Wolałabym nigdy się nie śmiać. Dajcie znać, jak wy byście wybrali. Wolałabyś mieć dużo dzieci, czy nie mieć dzieci wcale? Jakbym miała dużo dzieci, bo wiecie, dużo dzieci to nie jest trójka dzieci. Trójka dzieci to jest okej. Dużo dzieci to ja rozumiem, że naprawdę dużo dzieci. Tak od... ósemka? Pięciu wzwyż, nie? Tak od pięciu wzwyż. Dużo dzieci. Wolałabym mieć dużo dzieci. Wolałabym mieć dużo dzieci. Nie, bo bez dzieci to w ogóle sobie nie wyobrażam życia. Wolałabyś dowiedzieć się, jak umrzesz, czy kiedy umrzesz? Czekaj, jak umrę? Wiem, jak umrę. Co robię z tą informacją? Nic! Nic nie zrobię z tą informacją. A kiedy umrę? Jak będę wiedzieć, kiedy umrę, to mam szansę się dobrze przygotować do tego dnia. I ja, znając siebie, bym się mega zarąbiście przygotowała do tego dnia. Naprawdę, szczerze, ja jestem taką osobą, że jakbym wiedziała, kiedy umrę, to ja mówię dzięki za info i teraz po prostu wiecie. I bym miała mega speeda, żeby zrealizować wszystkie swoje marzenia, żeby stać się super osobą, wypracować w sobie wszystko, co dobre, wyzbyć się wszystkich jakichś negatywnych. Naprawdę wykorzystałabym ten czas dobrze. Znam siebie, dobrze bym to wykorzystała, więc absolutnie chciałabym się dowiedzieć, kiedy bym umarła. Naprawdę, szczerze, ja bym nawet chciała wiedzieć. Wolałabyś nie nosić bielizny, czy nie używać dezodorantu? Nie nosić bielizny. Przecież ja nie noszę bielizny. Absolutnie nie nosić bielizny. Ja w ogóle uważam, że staniki powinny nie istnieć. No z dolną bielizną byłby problem w sumie, bo to ona się przydaje troszkę. Natomiast dezodorantu nie używać sobie nie wyobrażam. Nie mogłabym znieść tego zapachu po prostu, więc aby z bielizny chodzić, jejku, błagam. Następne proszę! Wolałbyś stracić wszystkich przyjaciół czy rodzinę? Przyjaciele kto? Więc wolałabym stracić przyjaciół. Nie no, rodzinka. Rodzinka zostaje w moim serduszku tutaj. Nigdy bym nie chciała stracić rodzinki. Rodzinka jest najważniejsza. Wolałabyś urodzić się w przeszłości czy w przyszłości? Dobra, urodzę się w przyszłości weźmy najpierw. O nie, nie chciałabym. Mnie przyszłość przeraża. Przeraża mnie to, w którą stronę świat zmierza aktualnie i to jest naprawdę przerażające. Z drugiej strony takie banie się, no nie wiem, no jakoś to będzie, nie? A w przeszłość już jest znana. I nie wiem, przeszłość, ja jestem trochę taką starą duszą. Ja zostałam wychowana tak, wiecie, patriotycznie, Polska, wiecie, tu, więc dla mnie to wojna, to wszystko, to już się wydarzyło. Więc myślę, że zapisanie się w tej historii byłoby piękne, więc raczej wolałabym jakby cofnąć się do przeszłości. Żyć w przeszłości. Wolałabyś zgubić się na biegunie północnym, czy utknąć na bezludnej wyspie? Na bezludnej wyspie! No byłaby to wyspa w końcu, tak? A nie jakiś biegun północny, zima, mróz. Dajcie spokój, w ogóle jak się stamtąd wydostać. Wyspa bezludna, dałabym sobie radę. Ja bym sobie dała radę po prostu. Wybudowałabym sobie coś, dom bym sobie wybudowała, wybudowałabym sobie statek. Ja bym sobie wszystko zrobiła. Tak by było. Więc ja sobie radę dam na bezludnej wyspie. Na biegunie północnym zginę marnie. Także nie. Nie dziękuję. Wolałabyś słyszeć ludzkie myśli, czy widzieć ich śmierć? Ich śmierć? Czy patrzę na człowieka i wiem, jak umrze? Mhm. Matko, to by moje życie byłaby jakaś wielka jedna tragedia. Nie, no to... Ale słyszę, słyszeć ludzkie myśli. Ja tam lubię takie, wiecie, dramki, wszystko takie. No to bym wiedziała, co se kto myśli. Kurczę, fajnie. Słyszeć ludzkie myśli. Tak, kurczę, to by było super. Moi drodzy, to już były wszystkie pytania. Koniecznie piszcie w komentarzach wasze wybory, co wy byście wybrali. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. I słyszymy się już za dwa dni w środę w podcaście. Słuchajcie, to będzie ten odcinek. W tę środę wlatuje druga część traumy po szkole muzycznej, gdzie będę czytać wasze odpowiedzi z ankiety i wasze historie. Także subskrybujcie, żeby niczego nie przegapić. Tutaj wpadajcie jeszcze na moje social media, Instagramy, wszędzie. No i co? Dziękuję wam, że jesteście ze mną. Trzymajcie się. Pa!